dziadek kowboj powiedział, że już tylko Pałac Kultury Stalina i Lenina pozostał, a tak to sponsorów tych galerii pięknych nie ma, no bo kto inny prowadzi, kto inny jest dyrektorem, czyli nie z branży, a czego innego artyści by się spodziewali po tej galerii. Dlatego też bardzo dużo galerii zamknięto, proszę Państwa, tu się nic nie dzieje. Ale no, ludzie czekają na coś, proszę Państwa. Prywatne galerie powstają, ale one szybko upadają.